Cześć wszyscy, nazywam się Maja Szewczak i witamy do Maja Szewczak Kolor przerabianie pierścionków dla dzieci. Czasami ja kupuję bardzo jaskrawe pierścionki dla dzieci. A te kolory są takie jaskrawe, że już od razu widać, że ktokolwiek je zrobił, to nie myślał o niczym innym, tylko że dzieci lubią jaskrawe kolory. Chyba że te papryczki chili to mogą już być. Dobrze. Jako dorosła jakoś też lubię jaskrawe kolory, tylko czasami to zależy. Ja lubię tak kreatywnie dobierane kolory. Dzisiaj mamy tego ptaszka i przerobimy na kanarka. To trochę jak zrobić jaskrawe kolory na kanarku, ale że będzie mi się bardziej podobało niż jak teraz wygląda. Do tego ptaszka użyjemy kleju, neonowych brokatów i brązowych koralików na oczy. Na początku biały papier, że na białym papierze będę mieszać ten neonowe brokaty i pomarańczowy i żółty. A teraz żółty. Ptaszek pobrokatowany, tak samo z kawałkiem białego materiału. Niech teraz wyschnie, zanim dodam więcej szczegółów. Neonowy brokat wysechł, ale dalej nie wygląda jak kanarek. Czyli przygotowałam białego kleju na malutkie szczegóły. Niech teraz kanarek wysycha. Kanarek gotowy. Teraz z tego materiału zrobimy opaskę kanarkową. Zacznijmy od zatrzasków. Gotowe. A teraz przymierzmy na Rochelle głowie. Wygląda dobrze, ale brakuje jednego malutkiego szczegółu, czyli tego kanarka. Teraz będziemy potrzebować białego kleju. I przykleimy kanarka. Gotowe, niech teraz wyschnie. Cześć wszyscy, skończyłam mojego kanarka. I czas na pokaz kanarka. I opaski kanarkowej pod światłem w akwarium. To jest ten kanarek w normalnym świetle. Ja świecę moją latarkę na telefonie, bo ja o 21:30 filmuję, bo ja potrzebuję wystarczająco ciemno na to światło. A teraz uwaga, uwaga! Pokaz światła z akwarium z tym kanarkiem. O! Szkoda, że moja kamera nie pokazuje tego efektu tak mocno jak
Naprawdę jest. Naprawdę jest o wiele, wiele bardziej neonowe. Ale ta róża na jej stroju jest bardzo neonowa. To widać, że to bardzo pomarańczowe. Ale to nic. Po prostu kamery telefonów są takie właśnie. I proszę powiedzieć w komentarzach, co myślicie o tym kanarku. I zobaczymy się w następnym filmie. Pa wszyscy. I jeszcze teraz będą zdjęcia w Sherry Po.